Posiadanie dzieci to bardzo prywatna decyzja, ale niezmiennie jest tak, że nadal pozostaje przedmiotem rodzinnych dociekań i niewiele jest par, które nie muszą się mierzyć z takimi krępującymi pytaniami pod tytułem: na co czekacie? Tak, kiedy jest te potomstwo? No właśnie. A dlaczego nie dwoje, a nie troje? I tak dalej. A jednocześnie bardzo jest niewiele osób, które świadomie decydują się na nieposiadanie dzieci i świadomie, w sposób bardzo prosty i otwarty, mówią o tym, że zdecydowały się nie posiadać dzieci, że dzieci mieć nie chcą. I otwarcie mówią o tym nasi goście: Katarzyna Miller, psycholożka i autorka książek. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. I Karol Paciorek, dziennikarz i twórca internetowy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może od Kasi zaczniemy, bo Kasiu, ostatni twój wywiad w Wysokich Obcasach wywołał dużo zamieszania. Ale z drugiej strony, wiesz, to bardzo dobrze, że mówisz o tym właśnie w ten sposób. Myślę, że wiele kobiet się z tobą identyfikuje. No też trzeba te kobiety wspierać, żeby się nie czuły niedobrze, bo niby dlaczego. Dokładnie, ale może wyjaśnimy, co w nim padło, w tym wywiadzie. Mianowicie powiedziałaś, że twoja postawa i właściwie taka decyzja o nieposiadaniu dzieci w dużej mierze bierze się stąd, że wpływ na twoją postawę miała trudna relacja z mamą. Jak bardzo ona była trudna? Wcześnie to odkryłam, że moja mama mnie nie lubi, że jej przeszkadzam. I zresztą później, kiedy poznałam jej losy całe, to bardzo ją zrozumiałam, dlaczego tak się stało. Miała mnie po prostu nie z tym panem, co trzeba, nie wtedy, kiedy trzeba. Bardzo była lojalna i porządna, więc się tak zebrała, że tak powiem, do kupy, ale ja jej wyraźnie nie pasowałam, a szczególnie, że myśmy z ojcem byli szalenie blisko i bardzo do siebie podobnie, a ona tatusia też nie kochała, więc jej było ciężko i nam było ciężko. A ja tak, jako małe dziecko poczułam, że ja swojemu dziecku bym tego nie zrobiła i że nie będę miała dzieci i to zostało mi na całe życie. Okej, i nic nie spowodowało w późniejszym życiu, że to się zmieniło? Nie, nic nie spowodowało. Szczególnie, że ja nie mam braku dzieci, bo pracuję z taką ilością ludzi, że wypuściłam na świat bardzo dużo dzieci. To prawda, to i tak się jest. Czuję szalenie spełniona. Pewnie jesteś autorką niejednych narodzin do, tak, do nawet nowego powiem życia. Ci, metaforycznie rodziłam, rodzę dzieci czasem na sesjach, bo to się tak robi. To tak, się to robi, prawda. Kasia pije do tego, że jest psycholożką utalentowaną i znaną. I psychologia i terapia polega często na tym, żeby odkryć takie w sobie dziecko. Nawet tak, jesteśmy dokładnie w słusznym wieku, nawet przedemerytalnym. Takie wewnętrzne dziecko i z nim się pogodzić, z nim porozmawiać, prawda? Karol, ty jesteś młodym człowiekiem, 36 lat, ale po ślubie już... Nie mówi mi. Ale już sporo. Kasiu, jesteś młoda, ja ci to mówię. Też jesteś młodym człowiekiem. Nie wiem, Kaśka, daj spokój. Ale po ślubie ile? Wiek właściwie nie ma znaczenia. 12 lat. Ślub, związek i tak dalej, tak? I też twoja decyzja o nieposiadaniu dzieci jest świadoma i nieodwołalna? Tak. Z nieodwołalnością to chyba tutaj możemy się zgodzić jako młodzi ludzie, że niewiele rzeczy w życiu jest definitywnych. I o ile nieposiadanie dzieci można zmienić, nawet jeżeli to nie muszą być biologiczne dzieci, tak? Gdzieś tam w kontekście późniejszych lat. Natomiast decyzję o tym, że się posiada dzieci, tego się już nie da odwołać, tak? Więc tak, obecnie nie mam dzieci i ich nie planuję mieć. Okej. Okay. Słuchajcie, a czy to jest tak, że to jest wynik waszej, bardziej jak dzisiaj postrzegacie siebie, jednak waszej odpowiedzialności? Tak. Czy waszego egoizmu? A no właśnie, czy zdrowego egoizmu, tak, ja odpowiedzialności, absolutnie. Aha. Karol, twoja perspektywa? Wydaje mi się, że zawsze jakiś fragment egoizmu w takim najprostszym choćby sensie, że tego czasu nie trzeba dzielić między sobą i potencjalnym dzieckiem, też się tam pojawia. Natomiast oczywiście bardziej się skłaniam tutaj do tej odpowiedzi, której udzieliła Kasia, że to jest jakaś odpowiedzialność przede wszystkim za własne życie, które się prowadzi świadomie. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, no decyzje o posiadaniu dzieci, kiedy się już je ma, tak, no tego się nie da odkręcić. Tak? To jest definitywne. Ja bym podkreśliła, że bardzo dużo ludzi egoistycznie ma dzieci. To też. Właśnie, to już ty też wiesz, warto powiedzieć, tak, prawda? Egoistycznie, czyli jak? Dla siebie. Dla siebie, aha, dla zaspokojenia jakichś potrzeb? Że po pierwsze, żeby jakiegoś... nic zrobić w życiu, żeby było wiadomo, kim jestem, żeby było wiadomo, co mam do robienia, żeby mi ktoś szklankę wody na starość podał, co mnie śmieszy niebywale, bo to się wcale to już tak chyba łatwo skończyło, w sensie nie te czasy... Nie, pojawiają się te argumenty nadal? Naprawdę, okej. Okay.
Nie, nie, no. Prawda jest taka, że często jest też to przedłużenie naszego ego. Tak, no pozostawienie wielu... być może majątku, może, może nazwiska, może... Nie, no oczywiście to jest, że dzieci są potrzebne nam na świecie. Mm. Choćby po to, żeby były, bo są cudne. No. Ale poczekaj, Kasiu, ale to teraz patrząc z innej perspektywy. Mm-hmm. Nigdy nie żałowałaś? Raz chyba byłam zakochana w taki sposób, że mi się chciało mieć dzieci, znaczy dziecko z tym panem, bo to też jest bardzo ważne z kim. No tak. Poza tym bardzo wielu mężczyzn nie chce mieć dzieci i moi partnerzy nie chcieli. Mój mąż, którym jestem od 30 paru lat, w ogóle mowy nie było o dzieciach. I na to pełna zgoda. Pełna zgoda, absolutnie. To jest ważne. Tak. Karol, w twoim związku tak. także jest, tak? Tak. Ale nie wierzę w to, żebyście się nie musieli rodzinnie i wśród krewnych tłumaczyć. Nie tłumaczyć. To znaczy, ja odbiłbym to w ten sposób, że to jest bardziej niż po stronie osób, które nie chcą mieć dzieci. Wydaje mi się, że taką wrażliwość warto wyrobić w sobie w momencie, w którym chcielibyśmy zadać to pytanie. Zwykle przy okazji jakichś świąt, kiedy młodzi, czy to para, czy nowożeńcy pojawiają się w domu i którymś razem dostają to samo pytanie, to ja bym tak poddał w zastanowienie, czy warto jest na pewno to pytanie zadawać, nawet jeżeli chcemy je zadać z troską, bo przecież tutaj chyba najbardziej trzeba podkreślić, że jest bardzo wiele osób, które chciałyby mieć dzieci i nie mogą. I to jest już w ogóle grząski temat, który nawet w ramach rodziny, jeżeli się podejmuje, to bywa po prostu bardzo problematyczne. Znaczy, jeżeli w ogóle, no to trzeba bardzo delikatnie. Bardzo. Więc moim zdaniem... Nie właśnie ludziom z butami w ich intymność, prawda? Natomiast nie mówimy o tego rodzaju sytuacjach medycznych. Czy paramedycznych, tylko o swojej własnej decyzji, o wyborze pewnej drogi. No to tak jak powiedziałem, to też jest tak, że przecież w życiu, życie jakoś tam się zmienia i decyzję o posiadaniu dzieci można zmienić nawet w późniejszym wieku, naturalnie. Kiedy biologicznie nie można mieć tych dzieci, można je adoptować. Temat, z którym się mierzycie, tak? Że to nie jest zamknięty temat dla Ale życie nie jest zamkniętym tematem, to po prostu z tego wynika. Tak. Aha, czyli ty mówisz, że nie mam dzieci, ale nie przekreślasz niczego, to bardzo dobrze, ale mówiłeś o kwestii adopcji, ona też jest jednak dopuszczalna do pewnego wieku ustawowo. No oczywiście, że tak. Ale tutaj bardziej mi chodzi o to, że jeżeli się chce mieć dzieci, jeżeli nagle taka decyzja będzie skręcała w inną stronę, nagle to też ona są... się nie pojawia. To no, nie. Ale to jest decyzja, która by się pojawiła nagle. To musi być proces, który się zbiera w środku. Kasiu, a ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, o czym przed chwilą właśnie mówił Karol i o co pytał Andrzej, mianowicie o tą presję publiczną, społeczną, prawda? Ona jest, nie oszukujmy się. Nawet ludzie dzisiaj... lubią być presyjni. Nie wiadomo dlaczego, ale tak już jest. No, ile jeszcze chyba w rodzinie potrafimy to zrozumieć, no bo tak jak można sobie wyobrazić, wynika to z pewnego rodzaju troski. Każdy mu, nie wiem, babcie by chciały rodziny być babciami. Rodziny są bardzo presyjne, chciałam powiedzieć. Tak. Bardzo. Ale w ogóle kulturowo jest to bardzo trudne. Jak być kobietą bezdzietną w Polsce? Jak to jest? Mam mnóstwo przyjaciółek i znajomych bezdzietnych. To są kobiety świadome, mądre, wiedzące, co robią w życiu i po co. I nie mają z tym żadnego problemu. Myślę, że najtrudniej jest takim dziewczynom, które nie mają wsparcia wewnętrznego w sobie i mają takie rodziny właśnie bardzo tradycyjne, które... No jak to powiedzieć, lubią... Docisnąć. Lubią wkręcać się w czyjeś decyzje. Mnie to w ogóle do głowy mnie przyszło, żeby ktoś mi mówił, co ja mam robić w życiu. W związku z czym mi nikt nie mówi. Ale to jest, wiesz, jesteś wyjątkowa, Kasiu. No jestem wyjątkowa oczywiście, ale dużo jest wyjątkowych kobiet. Ale gdybyś miała radzić właśnie takim kobietom, jak to zrobić, jak zbudować wobec siebie... Zawsze spokojnie odpowiadać. Rozumiem, że to, nawet jeśli to jest złośliwe, bo czasami słyszymy, że to jest złośliwe, powiedzieć bardzo elegancko, rozumiem, że to twoja troska o mnie, ale mam na ten temat swoje zdanie. Albo my z mężem, albo my z żoną, albo my z moim partnerem decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie. Dziękuję za uwagę. Koniec. Brzmi bardzo prosto. No właśnie, koniec, to tak zwana asertywność. Naturalnie. Nie wolno nikomu włazić w moje sprawy. Ja nie wchodzę nikomu, chyba że mi zapłaci. U ciebie, Karol, to jest tak, że twoja perspektywa jest taka sama jak twojej małżonki? No tak mi się wydaje. Tutaj pewnie trzeba by też jej zapytać dokładnie, jak to wygląda. Natomiast mamy wspólną perspektywę. Ale faktycznie będę podkreślał to, co powiedziałem wcześniej, że... dużo trudniej jest odkręcić to, jak się już dziecko ma, więc uważam, że świadomie
ta decyzja podjęta jest, no, warto przyłożyć odpowiednią ilość czasu, żeby do tego podejść, bo też mam trochę wrażenie, nie chcę tu wchodzić w buty Kasi, która jest ekspertką, że często bywa tak, że po prostu te dzieci się ma, no bo trzeba mieć. Bo się ma. Bo się ma. Chcę wam powiedzieć, poza tym, że chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo dużo ludzi nie chce mieć dzieci, tylko o tym nie mówią. Ponieważ to nie jest pochwalany temat, prawda? Właśnie. Ponieważ to jest temat tabu. Takie tabu, trochę ciągle niepotrzebnie, bo przecież to jest jedna z ważniejszych decyzji. I potem rodzą się dzieci nieszczęśliwe. To chciałam powiedzieć, marzę o świecie, gdzie będą przychodzić na świat tylko chciane dzieci. No właśnie, chciane i to do przygotowanych na to ludzi. Kurczę. Tak, a niestety mamy cały czas tak wielu toksycznych rodziców. Oczywiście. No właśnie, będę mieć robotę zawsze i moi koledzy też. Żeby wychowywać szczęśliwych ludzi. Wyszło mi na to, drodzy państwo, że jedna i druga sytuacja wymaga odwagi od nas. I decyzji o nieposiadaniu, i o posiadaniu. Tak, bardzo mocno. Odpowiedzialności też. Odpowiedzialności. Tak? Brania po prostu odpowiedzialności za to, co się w życiu robi, jakie się decyzje podejmuje.